Robert Złotkowski dla portalu Fight Sport. Witaj, Robert. Cześć, witam. Robert, jestem pod wrażeniem treningów z Damianem Janikowskim, ale także z Popkiem, słynnym monsterem, z którym wcześniej przed Damianem robiłeś trening. Gdybyś mógł pokrótce powiedzieć, na czym się teraz skupiasz w pracy z nimi? To są chyba podobne cykle przygotowań, bo jeden i drugi mają walczyć 23 grudnia w Katowicach, tak? Na KSW. Tak jest, jak najbardziej jeden i drugim walczą w tym samym terminie. Skupiamy się tylko i wyłącznie na technikach bokserskich, tak samo jak i nożnych. Szlifujemy kombinacje pod walki. No. Obaj to silni faceci, to było widać. Jeden i drugi mają czym uderzyć. Stawiasz na te mocne uderzenia, czy raczej starasz się wyciągnąć z nich takie dłuższe serie możliwości, powiedzmy, zadawania bardziej urozmaicone niż to, co jest w MMA tradycyjnie, tak? Czyli sierp, cep i powiedzmy w nogi i dobić faceta. Tak naprawdę wodzę się ze stójki, czyli chcę, żeby mieli jak największy wachlarz swoich umiejętności bokserskich i kopanych. Także nie tylko stawiam na tą chamską, czystą siłę, ale tak naprawdę na tą finezję, która ma być zboksowana, jeśli można nazwać to finezją, przy tych dwóch padach. Ja ci powiem, że często widuję takie sytuacje, gdzie w teamach jest tak, że dużo trenerzy poświęcają pracy nad boksem, nad powiedzmy tymi technikami do kopania i nagle okazuje się, że bach, faceci idą w klinczy, już nie ma tego wszystkiego. To jest, będzie rozczarowanie dla ciebie, jeśli obaj tak zawalczą? Nie, no mają po prostu wygrać walkę. Dla mnie najważniejszy sukces zawodnika. Pracujemy razem z całym teamem na to, żeby z trenerami, na to, żeby nasz zawodnik osiągnął sukces i wygrał walkę. Tak najważniejsze jest, tak jak powiedziałem, zwycięstwo. Obserwowałem ich obu i widzę, że są powiedzmy dwa różne problemy. Damian ma przede wszystkim z tego, co zobaczyłem, tak, i z tego, co z nim rozmawiałem, to właśnie to, żeby zdusić ten nawyk do obalania, od razu pójścia do klinczu, żeby pokazać tą stójkę, bo niewątpliwie on ma tą stójkę, tak? Ma tą stójkę, pracujemy nad nią cały czas. Damian Janikowski ma jeden problem, za wszystko chce robić doskonale i chce być najlepszy we wszystkim, także tu musimy hamować jego emocje, bo tak naprawdę nie ma techniki dobrej bądź złej, skuteczna bądź nie i tylko chyba o to chodzi, tak? Tak wolicjonalnie to zobaczyłem, że Damian właśnie tak jak mówisz, jeszcze chce zostać, jeszcze chce coś robić, już go roznosi, on by już coś chciał pokazać, a Popek jest, z tego co widziałem tutaj, jest strasznie zdyscyplinowany, to znaczy ty powiedziałeś mu wykonaj to ćwiczenie, to, po treningu masz zrobić to, i on zrobił i koniec, tak? On jest taki, że bezrefleksyjnie całkowicie wykonuje polecenia? Tak, jak najbardziej. Jest zdyscyplinowany, podporządkował się nam, trenerom, czyli całemu sztabowi trenerskiemu, czyli Kamilowi, profesorowi Umińskiemu, Darkowi Giersowi i mnie. Gdzieś tam układamy to tak, żeby jego szczytowa forma była na 23 grudnia. Jak ci się udaje w ogóle połączyć takie osobowości, tak? No bo niewątpliwie na dzisiaj, patrząc na powiedzmy polskie teamy, poza oczywiście Andrzejem Kościelskim, który miał cały wolumen mistrzów KSW i tak dalej, tobie udaje się pracować z tymi najlepszymi na polskim rynku zawodnikami, tak jak powiedziałeś, Janek Błachowicz, Damian Janikowski, nie mówię o Popku, bo to jest wielka niewiadoma, to jest zawodnik, który walczy, można powiedzieć, w innej trochę kategorii, tak, tych teoretycznie freak fightów, ale ja tutaj z tego ale co... Daniel Omielańczuk jeszcze jest, no, tak, to chociaż... Piątkowski jeszcze jest, Ewa Piątkowska jest, tych zawodowców troszeczkę w moim... Jak ci się udaje to połączyć? Trzeba by ich zapytać. Mnie się udaje, a najważniejsze jest to, że oni czerpią z tego wiedzę i chcą ze mną współpracować, tak? I chcą ze mną trenować, bo to jest chyba najważniejsze, żeby nawiązać jakąś tam więź z trenerem i żeby ta wiedza moja, którą chcę im przekazać, trafiała do nich, no i żeby oni wygrywali walki. Wszyscy pytają zawsze ciebie o zawodników i tak dalej, ja zapytam ciebie, jesteś zmęczony po tych treningach? Jest tak, że masz dosyć, rzuciłbyś to wszystko i powiedział, cholera, dobra, jadę na 5 tygodni wakacji, nie mam mnie i w ogóle mam to gdzieś. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. Z drugiej strony chciałbym wyjechać na te wakacje, ale jest tak, że ich jest tylu, że jak jeden kończy przygotowania, to drugi zaczyna, albo drugi jest w trakcie tych przygotowań, no i niestety nie ma czasu wyrwać się na te upragnione wakacje, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że wszyscy pojedziemy razem na wakacje. Zadam ci podchwytliwe pytanie i takie szczere, z kim ci się najlepiej pracuje? No może, każdy z nich jest inny i każdy z tych zawodników, bo są już kobiety, jest inny, no tak naprawdę z ludźmi, którzy chcą chłonąć moją wiedzę tak naprawdę i tylko o to chodzi, bo jeśli ktoś słucha i widzę, że stara się to wykonywać i z przyjemnością przychodzi na treningi i tak naprawdę nie ma oporu w przyjmowaniu tej wiedzy, to wtedy się pracuje najlepiej. To dobra, to z kim ci się najgorzej pracuje? Nie, wszyscy są dyscyplinowani, wszyscy wiadomo, to są twarde charaktery, bo wywodzą się z takiej dyscypliny, a nie inne, czyli z sportów kontaktowych. Także ja też muszę być w miarę silny do nich, żeby
poić im tą wiedzę, także. Ale z trenerskiego warsztatu też znam to trochę i wiem, że na przykład przychodzi Mańkut i mówisz, Jezus Maria, znowu. Tak jest, mam Mańkuta tutaj u siebie, Daniela Mielańczuka, który na przykład mi się bardzo dobrze robi, mamy bardzo fajny flow, te treningi są bardzo przyjemne i przyjdź, zapraszam, zobaczysz, sam ocenisz i naprawdę czujemy tego bluesa. Czuję się zaproszony, jestem pod wrażeniem dzisiejszej pracy, widziałem, podobało mi się bardzo to właśnie tak jak powiedziałeś, i Damian robi to inaczej, i Popek robi to inaczej, no i myślę, że wielu naszych czytelników, czy ludzi, którzy oceniają bardzo krytycznie na przykład właśnie Popka, inaczej troszeczkę na to spojrzy, bo co by nie powiedzieć, to jest ciężka praca, tak? Ja nie wiem, jak on trenował wcześniej, ale w tej chwili widzę, że wykonuje zdyscyplinowanie całą robotę i chyba ty też jesteś z tego zadowolony. Jestem zadowolony, tak jak powiedziałem do wszystkich, nie ma techniki dobrej bądź zła, jest skuteczna bądź nie, czy ten łokieć będzie wyżej, niżej. Chodzi o zwycięstwo, chodzi o to, żeby zawodnik wyszedł z jak największym uszczerbkiem na zdrowiu i żeby wygrał walkę i cieszył się tym zwycięstwem i szykował się do następnych pojedynków, tak? I o to w tym wszystkim chodzi. A to był Robert Złotkowski, trener mistrzów zaznaczam, który prowadzi tylu, że cholera, ciężko to ogarnąć. Będziemy przychodzić do kolejnych. Robert, dziękuję bardzo za zaproszenie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję.